Martyna Gardocka, zapraszam na Flash Tygodnia. Trzydziestego kwietnia w Centrum Kultury w Długosiodle odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Świąt Wielkiej Nocy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych. Występ artystyczny przygotowała młodzież z zespołu szkół w Starym Bosewie. Następnie przewodnicząca rady Maria Gałązka i wójt gminy Stanisław Jastrzębski złożyli zebranym życzenia świąteczne oraz wręczyli dyplomy i nagrody wykonawcom palm wielkanocnych. 1 kwietnia odbył się sprawdzian szóstoklasistów. Uczniowie zmagali się z językiem polskim, matematyką i językiem obcym. Wyniki będą znane 29 maja. Ubiegły weekend w Ożarowie Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w kickboxingu. Srebro zdobył Adrian Łokietek, zdobywając tym samym wicemistrzostwo Polski. Serdecznie gratulujemy. W minionym tygodniu do grona wyszkowskiej społeczności dołączyli Liliana Wasilewska, urodzona 28 marca, dzień później przyszedł na świat Aleksander Wróbel, Patryk Pawelec. Trzydziestego marca urodzili się Kinga Rachubka, Maja Górka, oraz Nikola Kuru. We wtorek, 31 marca, urodził się syn Ilony i Łukasza Wysockich, Weronika Soszka i Emma Ostapiszyn. Pierwszego kwietnia na świat przyszły Amelia Olton, Julia Więcek. Korzystając z okazji, drodzy widzowie, pragniemy Wam złożyć najlepsze życzenia. Niech święta Wielkiej Nocy upłyną w atmosferze pełnej miłości, rodzinnego ciepła i spokoju. Wesołego Alleluja!